Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy free to play. Nagrywam ten odcinek w poniedziałek od razu po nagraniu wczorajszego odcinka, jakby ktoś tam był ciekawy, ale wypuszczę go we wtorek, muszę delikatnie na zapasik sobie nagrać. No ale jesteśmy po weekendzie expa na tym naszym zwiadowcy, no i troszeczkę tutaj z levelem poszliśmy do przodu. Jakoś to tam powiedzmy wygląda, mam darmowe próby, coś tam wam pokażę na tym odcinku. Zobaczymy jak to po prostu wyjdzie. Tutaj jakąś misyjkę możemy odpalić, wiadomo, dzisiaj już nie ma eventu, więc sobie ciśniemy jeden pasek. Tutaj od razu w sumie to na stojaku jakieś mam tam pierdółki. Możemy wrzucić do kibla, ale może tak, żeby nie było tak chaotycznie na wstępie. Pamiętajcie o kciuku w górę, standardowo. Niech ten odcinek zrobi jakąś tam fajną ilość. Szczerze, albo dobra, do tego może zaraz przejdę. Kciuk w górę, to w ogóle teraz zjedźcie i zostawcie. Bardzo, bardzo ważna sprawa. Subskrypcja z dzwonem, brakuje mało do 12 tysięcy, także kto jeszcze tego nie robi, zapraszam. No i wiadomo, Twitch i Discord, przypięty komentarz, opis, wszystkie tam linki są, możecie sobie wbijać, zapraszam serdecznie. Co do tego zwiadowcy, nie jestem z niego zadowolony. Ja w ogóle zauważyłem, że dużo narzekam, także jak kogoś to denerwuje, to przepraszam. Dlaczego nie jestem z niego zadowolony? Na początku było fajnie, było miło, ale teraz zauważyłem, że no mimo wszystko... jakby, nie wiem, no, grając, nie mam czasu, to jest w ogóle największy problem, że nie mam czasu. Grając free to play, to ja tutaj powinienem minimum 10 prób darmowych dziennie robić, dziennie, plus minus, a robię 2, robię 3, bo zapominam, bo mi się nie chce, bo po prostu mam co innego na głowie. No i po prostu ten zwiadowca, no, nie jest rozwijany tak, jakbym chciał. Coraz częściej myślę o tym, żeby tego zwiadowcę porzucić, po prostu go olać, bo wiadomo, no, na innych kontach tutaj, jak lecę na grzybach, no to wiadomo, że jednak mimo wszystko... jakby nie muszę mieć czasu, tak? Nie muszę mieć czasu, bo po prostu sobie wejdę wieczorem, przeklikam wszystko za grzyby i tyle. I tak to przeważnie wygląda. A tutaj no niestety na tym zwiadowcy tego czasu potrzeba o wiele więcej. I myślę właśnie, miałem to już nawet zrobić, miałem po prostu tutaj olać temat i po prostu zostawić tego zwiadowcę, nagrać jakiś odcinek pożegnalny, w cudzysłowie. Ale stwierdziłem, że zaraz tam będzie się cisnąć, że o, free to play nie wytrzymał, o coś tam. No i może do jakiegoś tam, nie wiem, 300 levela jakoś się tam do czołgam, powiedzmy, i może wtedy na przykład przestanę grać albo coś takiego, no zobaczymy, jeszcze pomyślę, ale tak jak mówię, no boli mnie to, bo jednak grając free to play, to ja powinienem wykorzystywać te wszystkie darmowe próby, to wszystko ogarniać, no a tutaj niestety... jeżeli chodzi o tego zwiadowcę, to tak nie wygląda, bo po prostu tego nie robię. Co za tym idzie, no wiadomo, no tracę szansę na pokonanie lochów, no i jest jak jest, po prostu, no nie? Ale dobra, może zacznijmy od aury. W tym momencie mamy siódemeczkę, jeszcze wrzucę dwie rzeczy do kibla i będę miał ósemkę. Jak zacznę już robić ósmą aurę, to już przestanę wrzucać epiki, zacznę wrzucać po prostu gemy, chociaż ostatnio takowych na zbyciu za bardzo nie mam, no ale coś tam się odłoży, wiadomo. Także mogę wrzucić od razu ten itemek. Jeżeli chodzi o rozmontowanie, to już dzisiaj rozmontowałem wszystko, no bo tutaj leci, wiadomo, to jest sytuacja bardzo podobna co na magu, że tutaj lecę z tymi lochami w strefie mroku, lecę też od razu z wieżą, więc no tutaj chcąc nie chcąc tych epików do kibla mam dużo. Dobra, więc tak, aura wygląda w ten sposób, co mamy dzisiaj za misję dnia, pobij kogoś gołymi rękami, a to mogę w sumie zaraz zrobić, a rękę ile tutaj mam w tym momencie? 4, dobra, czyli tak, tu sobie rzucimy za darmo kostkami. Powiedzmy, że wezmę klepsydry, bo one nieraz są po prostu ratujące życie na tym free to play. A ręka w tym momencie wygląda tak. Kupiłem sobie już przyspieszenie na toalety, wylosowałem takie ulepszenie, więc jestem zadowolony. No i tutaj będę teraz polował na ozłocenie, żeby te toalety też kupić. No ale jak widzicie w tym momencie, jeżeli chodzi o grzyby, no to jest słabo. Kupiliśmy sobie, bo chyba w sobotę smokogryfa, kupiliśmy też sobie 3 paski, wiadomo, w piątek, sobotę, niedzielę. Także z tych grzybów troszeczkę się wycyskałem, no i teraz będę musiał od nowa zbierać tutaj z kółka. Także no, tak to wygląda, no ale ta ręka no powolutku jakoś tam, powiedzmy, to się rozwija. Lecę tutaj na maksach, w sensie mam ustawione max i po prostu rozwijam jak leci, żeby tam z tego golda się wyzbywać, nie? Z tych pieniędzy tutaj, no dokładnie, pieniądze się to nawet nazywa, więc tak to po prostu wygląda. Jeżeli chodzi o kowala, no to w tym momencie mam 106 tysięcy metalu, 77 tysięcy tutaj odłamków. No wiadomo, że ostatnio dużo epików rozmontowuję, to troszkę tych odłamków nadgoniłem. Tu w ogóle, aha, stojak dropnąłem, to też chyba jeszcze nie widzieliście, to już pokazałem wam na początku. Dropnąłem stojak, no i teraz czekam, aż mi będą lecieć jakieś itemki, czy to na PD, czy to na golda. Co by nam nie poleciało, to po prostu będziemy na ten stojak wrzucać, żeby mieć do awki jakieś tam parę procent dodatkowych. No bo w tym momencie ten stojak mi poleciał, nie wiem kiedy, z 2 dni temu. No i w tym momencie jeszcze niestety nic nie mam, no a tu widzicie, w zbrojowni nie ma nic, no i w gabinecie magii nie ma nic. Łuk mam, można powiedzieć, że w miarę aktualny, 3% runka.
Długo już co prawda go nie zmieniałem, ale te żółki tutaj kolejne mi nie dają jakoś bardzo dużo obrażeń, więc no nie będziemy się napinać. Dobra, pupilki, tu mamy w ogóle darmowe środowisko. Tego Lilarysia już powoli zaczynam męczyć, bo już mam siorba na setce. No ale tu mi jeszcze brakuje Kulkona, którego złapę dla was dzisiaj wieczorem. No i mam jeszcze toperza do złapania, którego złapę w środę. No i dopiero wtedy te szanse na tego Lilarysia zwiększą się. No i wtedy myślę, że będę mógł po prostu sobie cisnąć. Tu w ogóle mamy, a może wodą spróbuję, zobaczymy jak to tu wygląda. Tu ktoś poszedł zębika. O kurde, i ten zębik po prostu rozmiarzył siedmiornicę naszą. Dobra, no to mniejsza z tym. Ja zapomniałem, że ta siedmiornica to jest dopiero 56 poziom, a tutaj kogut jest silny, bo on ma 84. No ale to już, tak jak mówię, mniejsza z tym. Dobra, więc tak jeżeli chodzi o mrok, światło przeszedłem sobie na ptasie, już mam na 16 poziomie go. Ponik 91, więc też tutaj powolutku będę już sobie cisnął. Tu mi się co zrobiło, misja mi się skończyła, ok, to lecimy od razu następną. Co mogę tu... Aha, dobra, weźmiemy to. Tak jak mówię, no ponik też już niedługo będzie się zbliżał do przejścia kolejnego. Tutaj kogut 84, już chyba nawet mogę tego pokonać. Ale no na razie chcę się skupić na Lilarysiu, bo myślę, że to będzie najcięższe przejście dla free to play. Więc tego Lilarysia będę chciał sobie po prostu klikać, zwłaszcza jak złapę te dwa pety. No ale i tak go nadal klikam, nie? No bo wiadomo, to jest kwestia uników, nie tam statystyk jakoś bardzo, więc może nawet się trafić tak, że i bez tych dwóch petów nam się uda go pokonać. Także teraz staram się, wiadomo, w miarę możliwości co godzinkę klikać. Ten kogut teraz na 84 levelu, no i tutaj siedmiornica na 56, zapaliśmy sobie ostatnio koniksa. Lochy wyglądają tak. Wieża 32, no ja tutaj obecnie mam praktycznie full potki, tylko na zręczność mam średnią, także chyba będę się tutaj łudził, żeby to 13 piętro pokonać. Trochę stopuję przy okazji, w sensie nie przy okazji, tylko generalnie stopuję teraz klikanie wieży, stopuję sobie tutaj klikanie tych lochów. Tornada cały czas nie klikam, cały czas mam na pierwszym poziomie, jeszcze przyjdzie czas na to tornado, nie ma pośpiechu. No ale teraz tak jak mówię, no jeżeli chodzi o to, tu w ogóle to możemy kliknąć, no ale za wiele nie zrobimy. Jeżeli chodzi o to, o te lochy, no to póki mam te potki, to myślę, że będzie trzeba troszeczkę pomęczyć to 13 piętro. No tutaj kwestia krytyków, bo zauważyłem, że jak machniemy krytyka, to my mu naprawdę dużo robimy, no ale niestety teraz krytyki żadne nie weszły, ale chyba on jest do zrobienia, więc jeszcze go będę tutaj męczył. Dobra, jeżeli chodzi o twierdzę, kwatery nam stanęły na 12, twierdza poszła na 15, no i salka poszła też z tego co pamiętam na 13, dokładnie, więc ta salka jest już na fajnym poziomie, no i wiadomo, że po twierdzy 15 będę się starał po prostu wbić od razu salkę 15, żeby tutaj gildia miała. Podziemia wyglądają tak, serce na 10, traktor na 10, trener na 9. No i teraz w sumie nic mi się nie buduje, to głupota z mojej strony. I co ja bym mógł tu, a komnaty sobie machniemy za 16 godzin, nam się zrobi. To będzie na pewno git. Gildia w tym momencie nam brakuje tylko jednej wyprawy, żeby mieć już 200%. Tu jak widzicie jest ona odpalona, więc może nam się uda, zobaczymy. Ulepszenia, no to wiecie, 264 level średni. Pupil gildyjny to tam mniejsza z tym, bo i tak go nie mamy jakoś bardzo ulepszonego. No i okej, jeżeli chodzi o tutaj kalendarz, no to jak widzicie w tym momencie wygląda on tak. Dostaliśmy tam nieśmiertelkę 4 dnia, dzisiaj dostaliśmy jednego grzybka, także pokczam. No i lecimy dalej, tu w ogóle widzę, że będą potki, tu na HP, tu znowu nieśmiertelka, runek trochę, jakieś więcej grzybów, no i poziom, no ale tak się ten nasz kalendarz prezentuje. Więc no jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak to wygląda w tym momencie, no to tak, 232 level już mamy. Serwer wystartował chyba 5 maja, nie wiem czy to ktoś tutaj ma w opisie, kiedy wystartował, tak dokładnie, start 5 marca, przepraszam, nie maja, także no już w tym momencie 2 miesiące 5 maja nam minęły, odkąd ta postać jest. No i 232 level, nie? No z samym kółkiem, bez oczywiście kupowania grzybów ani nic takiego. Czy to dobry wynik? Na pewno mógłby być lepszy, na pewno są osoby, które mają lepszy, ale wiem, że tutaj niektóre osoby to strasznie cisną, jak na to free to play. W sensie, no, po prostu się mają jedną postać i się na niej skupiają, nie? Więc jakby to jest jak najbardziej ok. No a tutaj my niestety gramy jak gramy, no ale co zrobić? I co? No i chyba tyle, nie? Chyba tyle. No co miałem wam pokazać, to wam pokazałem. Darmóweczkę kliknąłem. Aha, tutaj ty popij przeciwnika gołymi rękoma. To możemy sobie w sumie wpisać teraz na przykład takiego pana. Tylko może ja bym zdjął najpierw broń, bo by atak poszedł na marne. No i tutaj cyk, zrobimy sobie cyk, no i dobra. I od razu misję zrobimy. I potem jeszcze będę musiał tą rękę doklikać. Czy my tutaj mamy kogoś jeszcze? Nie. Tu są sami w ogóle. Tego możemy usunąć sami do podziemi. No i dobra. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to tyle, nie? No wiadomo,
wiadomo, no to jest free to play, więc wam więcej nie mogę pokazać. I jeszcze na sam koniec zapisane walki, bo tych walk zapisanych chyba mam sporo od 28 kwietnia, czyli czyżby tak długo się nie pojawiał odcinek z tego free to play? Bardzo możliwe. Także dobra, aha, bo tu w ogóle jakieś jeszcze strefy mroku mam pozapisywane. Tych stref mroku już później wam nie zapisywałem, bo to chyba nie jest nic ciekawego. To może wiecie co, te strefy mroku to my będziemy omijać. Poczekajcie, mięsny golem to jest strefa mroku, to jest strefa mroku, wieża jakaś, też nie wiem po co wam zapisywałem, jak to wszystko mi padało za jednego grzyba, więc no jakby tutaj nie są... O, portal, portal wam mogę pokazać, bo tutaj go udało nam się pokonać. To jest mroczny zgniatarz, no to jest bardzo podobna sytuacja co do maga, tylko że no mag wiadomo, mag już ma w ogóle wyższy level niż ten zwiadowca, to raz, a druga sprawa, że no mag wyszedł tam z miesiąc później albo coś takiego, nie pamiętam dokładnie kiedy. W każdym razie no tutaj te portale są bardzo podobne, lochy są podobne, wiecie o co chodzi. Dobra, więc tak, no tutaj udało nam się, to jest wojownik, więc wiadomo, unikami. On tu niby robi uniki, ale to są tak naprawdę bloki, to jest taki błąd, których wiele w ogóle w tej grze, jak sami możecie pewnie zauważyć, grając samemu albo tam po odcinkach moich czy tam kogoś innego. W każdym razie, no jak widzicie, tego mrocznego zgniatacza udało nam się tutaj unikami pokonać. Tu jeszcze bardzo malutko HP, no i cyk. No i wiadomo, kolejny portal pokonany. W tym momencie jak widzicie mamy 1.8. No ale temu 1.8 no już za wiele niestety nie robimy. Dobra, tu nam się kolejna misja skończyła, więc możemy... A wezmę chyba znowu to 2.5. Lecimy sobie dalej. Strasznie denerwuje to, że muszę przewijać na sam koniec, żeby wam tu popokazywać te walki. No ale mniejsza z tym. Dobra, czekajcie, wszystko się nagrywa? Nagrywa się, to już tu mogę odznaczać. Pokraka, to jest kolejny portal do piekieł. To jest mag, ale zobaczcie, bardzo mało jej, bo to jest chyba ona, bardzo mało jej tutaj zostało HP, więc była tak naprawdę tylko i wyłącznie do dobicia. No i na koniec krytyki udało się pokonać, także git. Lecimy dalej, po kraka. Tu w ogóle zobaczcie, tu mamy to kolejny portal, tu jest w ogóle, o i tu zacząłem klikać 13 piętro, to było w ogóle, zobaczcie, 8 maja, czyli no strasznie duża przerwa, wzmocniliśmy się tu, wbiliśmy na strefie mroku, trochę leveli wbiliśmy, trochę golda, zwierzy i tak dalej, no i sobie zaczęliśmy i w ogóle komplet potek zdobyłem, teraz mi się ta XXL na zręczność skończyła, bo wcześniej miałem właśnie XXL, no i sobie wrzuciłem tutaj średnią, więc też można powiedzieć, że jest ok, no ale tak jak mówię, troszkę się wzmocniłem, no i zacząłem znowu to 13 piętro klikać, no i dzięki temu w jeden dzień sobie pokonaliśmy dwa w 13 piętrze i zobaczcie tutaj o 17 8 maja, no i tutaj 8 maja o 21.30. Ale dobra, zanim to 13 piętro, to jeszcze Corpus Eruptus. Zobaczmy, jak z nim tutaj nam poszło. To jest chyba wojownik też znowu, mimo że znowu robił uniki, no ale posługuje się siłą, więc zgaduję, że to jest wojownik. No ale zobaczmy, jak tutaj z tym Corpusem Eruptusem nam poszło. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. No wiadomo, no to jest free to play, więc tutaj żadnych lochów nie poklikamy, nic tam nie porobimy, nie wiadomo jak dużego. Tu wam mogę ewentualnie pokazać podsumowania z ostatnich dni progresu. Możecie zwracać uwagę, jakie mamy statystyki. No jak widzicie teraz, tej zręczności mamy ponad 10 tysięcy przebite. No ale to z tego powodu, że mieliśmy tą podkę XXL założoną, więc no tylko i wyłącznie dlatego. Gdyby nie to, no to byśmy sobie tutaj mieli tyle zręczności, ile mamy teraz, no bo teraz mamy z tą średnią podką. No ale okej, kolejny portal, można by powiedzieć, że pokonany to było 8 maja, tu w ogóle 5, czyli z tym można powiedzieć, że się męczyliśmy 3 dni, to też jak widzicie te daty, to można sobie tam ogarnąć. No i dobra, tu możemy odznaczyć, no i mamy wróżka Henryka. Wróżek Henryk wpadł dosyć szybko, to jest mag, z tego co pamiętam to jest chyba drugi przeciwnik w tym lochu. No i zobaczcie, no tutaj na koniec bardzo, no i właśnie taka buła wystarczy na tego kołka Van Helsinga, jedna i potem jeszcze z jeden albo dwa zwykłe ciosy, no i ten kołek będzie pokonany, także no na to czekam i dlatego go teraz próbuję, póki mam te podki, tak jak mówiłem. No i tutaj jakieś rękawice, które mam założone teraz, bardzo fajne, na trzy cechy z dziurą nam poleciały, no i ten wróżek, no tym krytykiem można powiedzieć, że został dosłownie zgnieciony. No i tu mamy 226 level, a poczekajcie, a ile mieliśmy z tym Eruptusem, 224, dobra, czyli dostaliśmy z wróżka dwa levele plus minus. No i teraz na sam koniec jeszcze mamy Dymika Majciarza, wojownik, ale tak jak no widzicie, też tego samego dnia został pokonany, też no ten komplet potek, to wszystko na pewno zrobiło robotę. No i tutaj, że to, że jesteśmy nie wojownikiem, tylko że jesteśmy zwiadowcą, a walczymy na wojownika, no to też wiadomo, na pewno dużo dało. No i zobaczcie sami, jakieś tam krytyki, kąsamy, troszkę też uników z naszej strony.
No i udało się tego dymika pokonać. Teraz muszę w ogóle sobie zeskanować tego zwiadowcę, bo już dawno tego nie robiłem, i ogarnąć, ile ja mam w ogóle procent na te lochy, żeby tutaj wiedzieć mniej więcej to, co klikać. No ale mówię, nawet tego mi się nie chce robić, nawet tego nie mam czasu już. Jak mam to robić, to wolę na magu, no bo wiadomo, na magu bardziej się skupiamy. Także no, tak jak mówię, no duża ta postać, no tu w ogóle fajny też trinket, ale niestety nie ma miejsca na klejnot, więc musieliśmy się obejść smakiem. Dużo tej postaci nie poświęcam czasu i właśnie przez to wygląda jak wygląda, i mogłaby na pewno być lepsza, gdyby tego czasu miała poświęcanego więcej. No ale no to już mówię, trudno, no nic z tym nie zrobię. Nawet na magu dużo robię misplay właśnie przez to, że teraz tego czasu jest mniej. No ale co mogę zrobić, no takie życie, nie zawsze się ma czas na gierki. Dobra, to by było chyba na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, jeżeli wam się spodobało. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, bo mało brakuje do 12 tysięcy. I pamiętajcie o wbiciu na Discorda dla widzów i na Twitchu, zostawieniu followka. Linki macie w przypiętym komentarzu i opisie. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.